Piękny dzień, żeby iść zebrać drewno. Dzień dobry, Justinie. Widzę, że jesteś gotowy. Możemy ruszać. Mój siostrzeniec Justin to dobry pomocnik. Bardzo dba o rodzinę. Trochę dziś zimno. Bardzo zimno, ale mamy dobrą odzież. Gotowy? Wyruszamy w piękny dzień. Nadeszła zima. Musimy być gotowi na kolejne uderzenie mrozów. Inaczej zostaniemy bez ogrzewania. Życie z dala od cywilizacji jest trudne, bo masz mało zasobów. Tu jest dobra plaża. Możemy tu przybić. Która godzina? W pół do pierwszej. Zerknę do książeczki. O 13 odpływ. To pora odpływu. Nie musimy martwić się, że łódka odpłynie. Żyjemy według rytmu pływów, bo woda to nasza autostrada. Tabela pływów to nasza Biblia. Tu mamy pień w trawie. Parę dni temu były duże przypływy. Zobacz, jak daleko zaszła woda. Duży przypływ wyrzuca drewno daleko. Musimy ściągać wszystko z plaży. Wystarczy pociąć. Jeden pniak pali się całą noc. Jakość drewna poznaje na słuch. Wystarczy popukać. Taki dudniący dźwięk oznacza, że drewno jest dobre. To pola włoska, dobra do wędzenia łososia latem. Proszę, silny jesteś. Moja rodzina wciąż żyje według dawnych zasad. Za duże, żeby nieść, za płaskie, by toczyć. Cieszę się, że mogę przekazywać tę wiedzę. Kłody, których nie możemy udźwignąć, ciągniemy po plaży. Trzeba się namęczyć, aby znaleźć drewno, ale przynajmniej jesteśmy zabezpieczeni na mrozy. Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Płyniemy? Tak. Mogę się zamoczyć. Rzeka Koyukuk nas żywi, pomaga przetrwać naszej kulturze. Mamy tę rzekę we krwi. Zimno wam? Jeśli wam zimno, pobujajcie się. Poskaczcie jak pingwiny. No dobrze, trzeba rozniecić ogień. Dosyć wygłupów do diaska. O tej porze roku temperatura spada poniżej minus 50 stopni Celsjusza. Dzieciaki się nudzą, roznoszą dom. Zabrałem je na dwór. Nie mamy już ryb w zapasach, więc spróbujemy złowić miętusa. Inaczej burbota. Rozgrzałyście się? Dobry ogień? Tyle pracy, ale niuszki tylko sobie siedzą i wchłaniają całe ciepło, nie zostawiając nic dla mnie. Łowienie ryb to ważna część naszych tradycji. Zawsze tu łowiliśmy. Teraz mamy świdry spalinowe. Nastał XXI wiek. Nadążamy za postępem technologicznym. Bardzo podziwiam naszych przodków, którzy wycinali przeręble ręcznie. To bardzo trudne. Byli twardsi i tak się wtedy żyło. Co moim przodkom zajmowało godzinę? Przebicie się przez metrową warstwę lodu? Mnie zajęło niecałą minutę.
Weźcie wędki. Ciocia wysłała mi sprzęt wędkarski. Powiedziałem, że idę z wami łowić w przerębli, więc kupiła nam sprzęt. Powiedzcie, że dziękujecie. Dziękujemy. Ja nie mogę iść do sklepu i kupić. Takie rzeczy są w mieście. Który chcesz? Ten. Łowiłem, odkąd byłem dzieckiem. Moja nieżyjąca babcia Hazel zabierała mnie nad rzekę. Często tu przychodziliśmy. Łowiliśmy miętusy. Stale coś broiłem, więc musieli znajdować mi zajęcia. Codziennie po szkole biegłem i sprawdzałem, czy coś się złowiło. Dobrze, dobrze. Kto chce połowić? Ja. Mała Anne-Marie, śliczna dziewczynka. Zanurz haczyk. Kto jeszcze? Złap się złap. Gdy byłem dzieckiem, starsi zawsze powtarzali, żeby mówić w naszym rodzimym języku. Złap się złap. Proszę, Amaya, śpiewaj sobie. Te ryby lubią krążyć przy dnie. Mam, co? O nie, nie! Była wielka, ogromna, prawie mnie wciągnęła. To mógł być nawet szczupak. Zerwał ci żyłkę. Czułaś, jak ciągnie? O, Rety. Tato, co jest? Mam go. Chwycił przynętę. Zabrał ci przynętę? Tak. Chyba mam pomysł. Nie mam linki, ale zrobimy. Nie spodziewałem się szczupaków. Miętusy nie mają zębów. Lipienie nie mają zębów. Szczupak przegryzł żyłkę. Skręciłem drut na wnyki. Powinien się sprawdzić, czemu nie? Proszę, Amaju. Zobaczmy, czy znów podpłynie. Zaśpiewaj. Łowienie ryb jest bardzo ważne. Musimy mieć komplet witamin z tego, co jemy. W tej chwili nie mamy żadnego zapasu ryb. Czasem bywa ciężej, czasem troszkę głodniejemy. Zdarza się, że w zamrażarce jest pusto, ale nie poddajemy się, próbujemy dalej. Walczymy. Nie pozwalamy się zgnębić. Słońce znów zaszło. Musimy się zbierać. Zostawię haczyki i na pewno podpłynie jakiś miętus. Na bank się skusi. Zostawiam to na noc. Może z czasem coś się trafi. Nieraz łowiłem tak miętusy. To piękne, że dzieci uczą się przetrwać w takich warunkach i że przekazujemy im tę wiedzę. Napraw sanie, zanim wybierzesz się na renifery. To nic trudnego. Wystarczy przybić w kilku miejscach. O tak. Lada moment znów będą całe. Nasze sanie się zepsuły. Naprawimy je, by Chris mógł je zabrać na polowanie. Oby coś złapał. W tej chwili mocno wieje, woda jest zamarznięta. Pozostaje tylko polowanie. Tu przymocujemy. O, tu. W tej okolicy śnieg jest mocno sprasowany, co źle wpływa na nasze skutery i sanie. Trzeba je zbijać po każdym wyjeździe. Prawie. Po problemach zdrowotnych nie mogę polować. Chris mnie zastępuje. Dorasta. Wiem, że czasem chce, żebym z nim szedł, ale musi sobie radzić. Nie ma żadnej ścisłej instrukcji.
Trzeba się uczyć samemu. Gotowe.